zmotoryzowany tandem firmy Terod z lat 20. Terod zajmował się produkcją rowerów od lat 80. XIX wieku, a ich pierwszy tandem pojawił się w sprzedaży w 1894. Przez kolejne trzy dekady pozostał jednym z wiodących producentów rowerów i motocykli we Francji. Ten tandem jest wyposażony w silnik doczepny BMA o pojemności 100 cm sześciennych, wprowadzony przez firmę Terod w 1926 roku. Według obowiązujących wtedy we Francji przepisów jazda pojazdem wspomaganym pedałami z silnikiem tego rodzaju nie wymagała żadnych uprawnień ani rejestracji pojazdu. To przyczyniło się do wielkiej popularności silników BMA, które były stosowane w rozmaitych lekkich pojazdach. Konstruktorzy firmy Terod stworzyli ten pojazd na bazie solidnego tandemu z mocną krzyżową ramą. Aby zamocować silnik, musieli zmienić trochę jej kształt, a ponadto zmniejszyć przednie koło. Najciekawsze elementy to oczywiście silnik, to jego stan przed renowacją, a także licznik z napędem na przednie koło. Pojazd nie jest zbyt łatwy w prowadzeniu i wymaga to co najmniej takich kwalifikacji jak jazda motocyklem, mimo że w świetle przepisów był to właściwie rower. Hamulec przedni, sprzęgło, odprężnik, hamulec tylny, manetka gazu, przerzutka rowerowa trójpołożeniowa, skrzynia biegów silnika, jedynka, dwójka i luz. Pojazd zachował się w kompletnym stanie. Po renowacji jest w pełni sprawny i znakomicie nadaje się do jazdy. Yeah.